Dzień pierwszy, no to klaps. Podczas naszego intensywnego 4-dniowego kursu pierwszego dnia uczestnicy uzyskali wiedzę teoretyczną na temat reżyserii, operatorki i wszystkich etapów produkcji filmowej. W dalszej części dnia przyszedł czas na zapoznanie się ze sprzętem filmowym. Właśnie złożyliśmy jazdę filmową, pożyczoną od MOWA Film i pokazujemy ludziom, jak obcować z jazdą, żeby się nie zabić, bo to bardzo ważne i bardzo istotne i będziemy ją wykorzystywać do ćwiczenia ze światłem, które właśnie prowadzi Marcin Piechowski. Doświadczony autor zdjęć Marcin Piechowski zaprezentował podstawowy klucz oświetleniowy i wprowadził nieco ruchu ujęciami z wózka. Potem pałeczkę przejęła Ania Woźniak z MOWA Film. Mówiłam o tym, jakie informacje musimy wyciągnąć od klienta, żeby stworzyć dla niego jak najlepszą ofertę i jak najskuteczniejszy przekaz filmowy. Patrzyli z powagą i kiwali głowami, zadawali czasem jakieś pytania, więc nie wiem, mam nadzieję, że wykład okazał się być dla nich przydatny. Dzień zakończyliśmy rozmową z naszym gościem, a dokładniej mówiąc klientem, który w niecałe 3 dni miał dostać od nas reklamę napisaną specjalnie dla niego. Snotoclaps Pro to produkcja reklamy. Dlatego też załatwiliśmy prawdziwego klienta. Przed chwilą właśnie rozmawialiśmy z panem Wojtkiem, który nam zaufał i chce od nas reklamę. Więc odbyło się spotkanie, żeby poznać się z klientem, żeby móc zadać mu pytania, żeby nie był dla nas obcym człowiekiem na planie zdjęciowym. No i mam nadzieję, że w niedzielę pokażemy mu produkt, z którego będzie zadowolony. Drugi dzień to dobry moment na proste wizytówki wideo, realizowane z pomocą uczestników. Dzień dobry. Drugi dzień zaczynamy od ciasteczka i zdjęć uczestników, a za chwilę wykład Natalii Idziak o dokumentach preprodukcyjnych. Storyboard, call sheet i shotlista. Jak to wszystko ogarnąć, wytłumaczyła Natalia Idziak. Potem, wyłącznie z pomocą telefonów uczestników, nagraliśmy animatik do przyszłej reklamy. Cieszę się, bo łamiemy bariery. Małgosia będzie miała wąsa w tym animatiku. Wszystko nic, tylko drożeje. I co tu zrobić? Choćby założyć pompę ciepła. I to zaraz. Na koniec na scenę wjechał najbardziej doświadczony mistrz oświetlenia na Pomorzu. Tomek Kot Specjał, który pokazał całą furę swoich zabawek oraz podczas wykładu zaprezentował ich moc i praktyczne zastosowanie. Jest jasno, bardzo jasno. Dużo jasnej wiedzy od Tomka Kota Specjała z MOWA Film, mistrza oświetlenia, który na początku odpalił wszystko, co miał, powiedział wszystko o lampach, co wiedział. I teraz ustawiamy sobie scenę jedną. Dowiedzieliśmy się, czym się różni światło miękkie od światła twardego. Dowiedzieliśmy się, co to jest temperatura barwowa. I pokazaliśmy przykładowe oświetlenie, dwóch scen właściwie. Poświeciliśmy jedną taką bardziej intymną scenę wywiadową, która wyszła chyba całkiem nieźle. I wszyscy są bardzo zadowoleni i się uśmiechają do mnie, więc chyba się podobało. Dziś zaczynamy dużo wcześniej, ponieważ zaczynamy dzień zdjęciowy za chwilkę. Pierwszy setup oświetleniowy zrobiliśmy sobie wczoraj, więc nagramy sobie jedną scenę w studiu, a potem pojedziemy do wynajętego domu specjalnie na tę okazję z całą naszą ekipą i nagramy reklamę dla naszego klienta, czyli trójmiejskiego serwisu pomp ciepła. Tuż przed dniem zdjęciowym omówiliśmy najważniejsze aspekty wspólnej pracy na planie. Mariola zabrała się za charakteryzację i kostiumy dla naszych aktorów i opowiedziała o swojej części pracy. Potem nadszedł czas na szybki kurs na asystenta kamery i rozpoczęliśmy produkcję reklamy. A już po chwili czekał nas przerzut na lokalizację i dodatkowo praktyczne zajęcia od realizatora dźwięku Piotra Pastuszaka. Jesteśmy teraz przy drugim setupie, przy drugim ustawieniu w kuchni, gdzie główni bohaterowie rozmawiają o tym, czy pompa jest droga, czy nie jest droga. Więc teraz jest najlepszy fragment dnia zdjęciowego, czyli jedzenie. Zawsze trwa godzinę, ponieważ ludzie muszą się zregenerować, zjeść, odpocząć, skorzystać z toalety, napić się i trzeźwieć po ciężkiej pracy oczywiście.
Po obiedzie zdjęcia w plenerze, gdzie czekała na nas pachnąca nowością pompa ciepła w formie rekwizytu. Uczestnicy uczyli się przy tym, jak radzić sobie ze światłem słonecznym i ciężkim do zarejestrowania dźwiękiem audio w bardzo szerokich planach. Potem powrót do wnętrza i wymagające zdjęcia aż do samej nocy, którą udało nam się oszukać lampami stojącymi za oknem. Ile ujęć nagraliśmy, zdradzi wam Ania. Tom setny! Uwaga, ogłaszam koniec zdjęć! Mówiłem, że skończymy od 21.42, no i skończyliśmy. Nie, pakujemy się, no. Ale udało się, zobacz, dumny pan reżyser. Wszystko w ogóle, nie? Dziękuję panie reżyserze, dziękuję. Będziemy omawiać montaż, Maja nam powie też o różnych trikach montażowych i omówimy też dźwięk, który został zrobiony wczoraj na planie. Przyjechał Piotr Pastuszak, który nam o tym opowie. Wielu tutaj uczestników mówiło, że właśnie o dźwięku akurat ma najmniejsze pojęcie i jakby no ktoś musi im to pokazać. Gdzieś tam na jakimś etapie kariery fajnie jakby ktoś im pokazał. Jestem od tego, żeby właśnie im pokazać, ale nie robić za nich, bo jakbym robił za nich, to by się niczego nie nauczyli. Dzień czwarty to również wielka premiera i rozdanie certyfikatów dla uczestników warsztatów. Nasz klient miał też możliwość pierwszy raz zobaczenia prawie że gotowej reklamy na wielkim ekranie. Było fantastycznie, dostałem taki piękny certyfikat. Nauczyłem się wiele od Marcina, od Maja, od Marudy, od wszystkich. Kolejna dawka wiedzy wyniesiona, kolejne nowe rzeczy, triki poznane. Byłem po raz ponowny na dźwięku, więc z Piotrem naprawdę warto jego posłuchać, jego rad i jego profesjonalizmu. Praca na planie, praca z klientem, dużo nerwów, dużo potu czoła, ale mi się wydaje, że efekt końcowy był warty tego wszystkiego. Napracowałem się, ale to taka dobra praca, z której jestem dumny. Ten dopisek pro miał rację bytu. Naprawdę wiedza, którą można było tutaj poznać od ludzi, którzy na co dzień się zajmują profesjonalną produkcją, naprawdę jest przydatna i też otworzyła takie drzwi, gdzie należy podążać, czego należy się uczyć. Więc na pewno można tu znaleźć dużo ciekawych osób z branży i nauczyć się czegoś bardzo przydatnego w takiej normalnej pracy. Naprawdę myślę, że warto. Myślę, że warto, polecam wszystkim, którzy się wahają. To jest. Dobra. Możemy grać? Dobra. To jest kamera? To musi się nastąpić. Właściwie to... Jestem nieśmiały. To była przygoda mojego życia. Naprawdę? Naprawdę. Super.